Ecco, sono salvo. Zanim ksiądz Bosco został kapłanem, studiował w seminarium w Chieri. Przyjaźnił się wówczas bardzo z Aloyzem Comollo. Chłopcy często rozmawiali ze sobą o różnych sprawach, w tym również o śmierci. Pewnego razu umówili się, że ten, który pierwszy umrze, jeśli Bóg da, poinformuje drugiego, czy został zbawiony. Bieg wydarzeń sprawił, że Aloyz umarł jako pierwszy i co ciekawe, przyrzeczenie swe wypełnił. Sam ksiądz Bosco w swych wspomnieniach całe to zdarzenie relacjonował tak. Z Aloyzem byliśmy związani tak głębokimi więzami przyjaźni, że zupełnie otwarcie mówiliśmy o wszystkim, co może się zdarzyć, między innymi i o tym, że jeden z nas umrze. Pewnego dnia, gdy czytaliśmy razem dłuższy fragment biografii jakiegoś świętego, któryś z nas pół żartem, pół serio powiedział: byłoby wspaniale, gdyby ten z nas, który umrze jako pierwszy, mógł przynieść drugiemu wiadomość z tamtego świata. Wiele razy powracaliśmy jeszcze do tego tematu, aż wreszcie umówiliśmy się. Ten, który umrze wcześniej, przyjdzie, jeśli Bóg pozwoli, powiedzieć temu drugiemu, czy jest zbawiony. Nie przywiązywałem wielkiej wagi do tej umowy, zawartej nieco lekkomyślnie. Odradzam wszystkim tego rodzaju pakty. Niemniej jednak, zwłaszcza podczas ostatniej choroby Aloyzego, potwierdziliśmy i odnowiliśmy ją wiele razy. Mogę wręcz powiedzieć, że ostatnie słowa i ostatnie spojrzenie Aloyzego przed śmiercią było jak podpis złożony pod umową. Wielu naszych kolegów wiedziało o całej sprawie. Ci, którzy wiedzieli o naszej umowie, z niecierpliwością czekali na to, co się wydarzy. Ja też oczywiście myślałem o tym. Miałem nadzieję, że wiadomość, jaką Aloyzy mi prześle, złagodzi nieco ogromny ból po jego stracie. Aloyzy Comollo zmarł 2 kwietnia 1839 roku, a następnego dnia wieczorem został pochowany z wielkim bólem w kościele świętego Filipa. Wieczorem tego samego dnia leżałem już w łóżku w sypialni, w której spało około 20 seminarzystów. Byłem cały podekscytowany. Dziś w nocy wypełni się przyrzeczenie, myślałem. Około 11:30 usłyszałem głuchy hałas w głębi korytarza. Hałas, który stawał się coraz bardziej głośniejszy i coraz bardziej wyraźny w miarę jak się przybliżał. Wydawał się jak turkot wozów ciągnionych przez wiele koni, jak dudnienie pociągu, jak huk armatni, jak wszystko naraz do tego stopnia, że strach odbierał mowę temu, co słuchał. Hałas ten zbliżał się w stronę sypialni. Ściany, strop, podłoga, jakby wszystko było zrobione z płytek żelaznych, którymi trzęsła potężna siła. Cała sypialnia się trzęsła. Przerażeni klerycy stłoczyli się w jednym kącie. I wtedy właśnie, wśród posępnego łoskotu gromu, rozległ się jasny głos Aloyzego Comollo, który po trzykroć powiedział: Bosco, jestem zbawiony! Klerycy w kącie przytuleni do siebie, nie śmiąc się odezwać, spędzili całą noc czekając na świt. Wszyscy słyszeli hałas, wielu słyszało także głos, ale nie rozumiało słów. Natomiast kilku, tak jak ja, zrozumiało je doskonale. Tak, że przez długi jeszcze czas przekazywano je sobie z ust do ust. Po raz pierwszy wtedy tak się przeraziłem, że aż się poważnie rozchorowałem i byłem bliski śmierci. Odradzam wszystkim zawieranie takiej jak nasza umowy. Bóg jest wszechmocny i miłosierny. Zwykle nie zwraca uwagi na takie umowy, ale czasami w swej nieskończonej dobroci pozwala, by się wypełniły. Jak to się zdarzyło mnie?